ale trzeba się decydować na pewne odważne decyzje. I te na odważne decyzje trzeba podejmować w określonym terminie. Później już nie ma sensu. I w związku z powyższym, ja chciałbym, aby był taki przekaz. Ja doceniam wszystko, co było dobrze zrobione. Jednocześnie też wydaje mi się, że jakiś wkład w to, że było dobrze zrobione, miałem. I byliście Państwo w szkole numer 2. Ta szkoła jest zbudowana, nowa, najlepsza chyba w okolicy i od samego początku jest remontowana. Zarząd miasta 98-2002 miał z tym problemy bez przerwy. Nie mówcie, że zostawiliśmy jakiekolwiek tam niedobudowane rzeczy, bo nie było z czego płacić za budowę, nie było pieniędzy na to. Z kolei kwestia taka, że bez przerwy, aby to zimę kapie z dachu, jest zimno, a w lato jest gorąco. Byliście na kotłowni, którą tutaj bohatersko budowano w poprzedniej kadencji, kiedy naszych 5 radnych wykazało niestosowności, a naraz przewodniczący ówczesnej komisji rewizyjnej po miesiącu czasu znalazł cudowny dokument, który stwierdzał możliwość zapłacenia. Proszę Państwa, nie dyskutujmy na tym. Ja mówiłem wyraźnie o tych sprawach i między innymi pewnie dlatego jestem drugi się na tym miejscu. Chcę działać dobrze, stosownie i rozważnie. Wydaje mi się, że zapraszając Państwa do współpracy, miałem nadzieję, że będziecie w tej współpracy widzieli też jakby pewnego rodzaju, być może wynikające z niedoinformowania, czy też z braku informowania Was. Bo ja też to zakładam. Jeżeli ja nie miałem tej wiedzy jako radny, że teraz muszę 402 tysiące zapłacić, proszę Państwa, to jest kolosalne pieniądze. To jest prawie tyle, co nam brakuje na oświatę w tym roku. W związku z tym nie wszyscy byliśmy informowani o rzeczach, które powinny być elementem informacji. Bo jeżeli ktoś ma informację i z niej nie korzysta, to już jest błąd. Ale jeżeli nie ma tej informacji, to podejmuje decyzję w dobrej wierze. W związku z powyższym, ja powiem tak. Ten budżet to mi się tak podoba, jak śnieg w maju. Ale co ja mam powiedzieć? Ani sobie nie powiem niczego mądrego, ani mieszkańcom nie powiem niczego mądrego, bo po prostu jest nędza. A nie mam zamiaru niczego ukrywać, żebyście Państwo nie wiedzieli i myśleli, że tu jest takie pudrowanie sytuacji. Powiem krótko, gdyby te pieniądze, które w obecnym projekcie budżetu przed autopoprawką były rozpisane tam, gdzie należy i gdyby nastąpiła już likwidacja SPZOZ-u, to my przekraczamy na tą chwilę o 3% możliwości zaburzenia miasta. W związku z powyższym, na tę chwilę głównie powinien być komisarz. I to nie jest takie, że czarno widzenie. Mówimy jasno, ale nie po to przyszedłem tutaj, żeby nic nie robić i ten czarny scenariusz, żeby się ziścił, bo dla mnie byłoby też osobistą porażką, żebyśmy z tego dołka nie wyszli. I dlatego musimy, odrzucając te animozje i siedziałem naprzeciwko pana Mynarczyka, może nie idealnie w poprzedniej kadencji, ale siedzieliśmy, w większości spraw głosowaliśmy na tak, wielu żeśmy się różnili, ale rozumiem też i dlaczego. W związku z powyższym tutaj zostańmy przy tym wszystkim, zostawmy to. I od dzisiaj, widząc, że ten budżet jest jaki jest, a sytuacja nędzy jest faktem, musimy zakasać rękawy i iść po prostu do roboty. A to, że tak łatwo się mówi, że 2 miliony dodatkowe to jest jakiś efekt decyzji z czerwca, to dlaczego w czerwcu nie dano tych 2 milionów na Siewanice? Tylko teraz właśnie. Nie każdy musi dostać. To, że są uwalniane środki, to są uwalniane środki, ale nie każdy może dostać te środki. Bo chętnych do pożytkowania środków z regionalnego programu operacyjnego jest tak wielu w województwie, przecież to jest prawie 200 gmin, w związku z tym na pewno by wykorzystano. I jeżeli nadarzyła się okazja i można to było, to też rozmaite rodzaju działania doprowadziły do tego, że naraz mamy ponad 2 miliony złotych, tylko dlatego, że Zarząd Województwa Łódzkiego te pieniądze nam dał. I musimy to uczynić. Ja nie mam zamiaru pogłębnie biegać i fruwać i pokazywać, jak to jestem bohater z gotem 2 miliony dodatkowe, ale w tej sytuacji to jest pokazanie nie tylko czarny scenariusz, ale też i to, że trzeba robić wszystko, co możliwe do tego, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne na to, co się da. A to, co będziemy robić, proszę Państwa, to, co byśmy chcieli uczynić i to, co z czym wyjdziemy do mieszkańców, to oni też muszą zdawać sobie sprawę i nie mówić. Pozwolę sobie też na taką może gorzką dygresję.
trzeba się interesować sprawami publicznymi, bo miasto jest nie Janeczka, nie urbanika, nie każdego z Państwa. Miasto jest 15 tysięcy ludzi. Jeżeli 15 tysięcy ludzi będzie miało w nosie swoje miasto, to ono będzie w takim stanie, jakim do tej pory było. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Najpierw wiceprzewodniczący zgłaszał się. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, mam pytanie takie, ponieważ rzeczywiście twierdzi Pan, że jest to wielka nędza w tej chwili w naszym mieście. Dlatego moje pytanie będzie dotyczyło, mimo wszystko, już powiedział Pan, ilu dorycznych, ale tych 17 milionów. Skoro 400 tysięcy na miasta jest no, takim wielką kwotą, to 17 milionów wiadomo jaką jest. Dlatego mimo wszystko chciałbym jeszcze troszeczkę więcej informacji, dlaczego te 17 milionów, które no, tu nie były obiecywane kiedyś tam za Państwo, prawda? No, są już iluzoryczne. Jaka wielkość jest bardziej dla nas realna? No i czy tutaj nie powinniśmy jednak bardziej w tym celu, no nie chcę powiedzieć, pracujecie panowie, burmistrzowie, tylko czy może my coś możemy pomóc w tej jeszcze kwestii, no bo to dla miasta jest być albo nie być tego, co tutaj słyszę. Dziękuję. Może mam coś więcej na ten temat? Proszę o odpowiedź, jeżeli mogę. Ministerstwie Zdrowia uzyskaliśmy informację, że właściwie nigdy nie było takiego przekazu, iż miasto może żyć na 17 milionów złotych. Kwestia pozostałych możliwości to wynika z zobowiązań publiczno-prawnych dotyczących przede wszystkim ZUS-u, to jest około 5 milionów, i kredytu, który był wzięty wcześniej, na 8 milionów. Kredyt 12-milionowy nie wchodzi w rozliczenie, gdyż on formalnie nie był w programie, ja bym to tak nazwał, restrukturyzacyjnym. W programie spełnia warunki programu restrukturyzacyjnego służby zdrowia tylko kredyt 8-milionowy. W związku z powyższym na tą chwilę to jest, są właśnie te elementy tego, tych około 11 milionów. Z czego pamiętajmy, co miesiąc miasto spłacając prawie 200 tysięcy złotych, jakby zmniejsza tą ewentualną dotację. Ja myślę, że te 17 milionów to był taki moment jakby, no i ciekawy i nieszczególny, bo to pamiętajmy, że to była kampania wyborcza, a niektórzy że się łatwiej wierzyło w te 17 milionów, kiedy to w tym czasie się między sytuacja miała klarować. W każdym razie jasno i wyraźnie, już przecież pod koniec listopada, to co mówiłem wcześniej w mailach, określałem, że te 12 milionów z Banku Gospodarczego w tych mailach, że to jest tutaj jakaś dziwna sytuacja. Także na tą chwilę tak wygląda. No. Cóż, możemy pomóc. Ja kiedyś, powiem tak, może długo to zabrzmi, ale w kumulacji 30 milionowej zagrałem to dorodka, niestety nie udało mi się. Dziękuję. Magda, zgłaszała się, wyszła, a ja w takim razie zabiorę głos. Proszę Państwa, ja tutaj podzielam głosy, które padły na tej sali. Pana burmistrza, pana Dariusza, Radczyka, osób, które przez ostatnie lata można powiedzieć, współrządziły tutaj. Powiem tak, daleki jestem od tego, jako przewodniczący, to też w poprzednich dwóch komisji, chociaż przypominam, powinniśmy debatować nad budżetem 2011, a nie 2002. Myślę, że debata, możemy zrobić sobie sesję miasta i popatrzeć w przeszłość. Natomiast no, przypominam, że jesteśmy w punkcie debata nad budżetem 2011 roku i analizę wtedy przeprowadzić. Natomiast powiem tak, na pewno byłoby to jakieś też pożyteczne, gdybyśmy takie coś odtworzyli. Natomiast chcę przypomnieć, że wiele spraw było poza nami. Chociażby gdyby nie sytuacja taka, że zwlekanie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, podjęcie decyzji, która miała być, pod którą, że tak powiem, cała projekcja była robiona, również likwidacji NZOS-u. Przecież my weszliśmy program rządowy i weszliśmy sobie tak po prostu, żeby coś zostało wymyślone. Myślę, że nie tylko my tutaj zawiniliśmy i tutaj oskarżanie poprzednich władz, poprzedniej rady, może nie to oskarżanie, ale taki ton, no nie jest tutaj do końca rzeczywistym obrazem. Myślę, że tutaj radni, którzy nie byli w poprzednich kadencjach, należy im się może taki powrót do przeszłości, ale nie na dzisiejszej sesji,
bo mówię, jako też przewodniczący chciałbym dbać o porządek obrad dzisiejszej sesji i skupić się na przyszłości. Bardzo bym prosił, żeby zarówno pan burmistrz, jak i radni odnosili się od tej chwili do budżetu miasta na 2011 rok. Natomiast, bo tutaj przeczytany został z autopoprawką pana burmistrza i tutaj bym prosił, żeby ograniczyć się do tej dyskusji. No, w przeciwnym razie będę musiał tutaj zwracać uwagę i odbierać głos. Natomiast bym bardzo prosił o to, żeby to, co pan burmistrz powiedział. Tak, no bo myślę, że zabiegamy troszkę za daleko. Jesteśmy, mówię, w punkcie, możemy wprowadzić punkt, jeśli chcemy takiego punktu. Proszę bardzo, zaraz może to wniosek formalny złożyć i będziemy debatować wtedy, co się działo od 1998 roku w Kuchni. Natomiast przypominam, jesteśmy w punkcie debata budżetowa na ten rok. Natomiast proszę Państwa, to co się wydarzyło na Komisji Gospodarki i Budżetu i tutaj od tej pory już bym prosił, żeby się skupiać co do projektu budżetu na 2016 rok, to analiza na pewno jeszcze wielokrotnie będzie do nas wracała. Czy coś ktoś źle zrobił, czy ktoś niekogo nie poinformował, to może się zająć również odpowiednie komisje rady miejskiej. Natomiast ja bym się chciał skupić nad tym, co przed nami. I to zdanie, które pan burmistrz tutaj w uzasadnieniu przedstawił o stałej współpracy, monitoringu pomiędzy Radą Miasta a burmistrzem, o wspólnej współpracy na rzecz Głodna, bo tutaj po to zostaliśmy wybrani, zarówno pan burmistrz, jak i my, żeby o to dobro mieszkańców dbać. To jest chyba istota dzisiejszego budżetu na 2011 rok. Budżetu, który będzie zmieniał się, bo już mamy zapowiedzi, że bardzo dobrze, że pieniądze spływają z zewnątrz i myślę, że wszyscy dołożymy starań, żeby tutaj poprzez swoje również indywidualne kontakty, indywidualne jakąś wiedzę ten budżet wzbogacać. Myślę, że na tym powinniśmy się, proszę Państwa, skupić. I jeszcze raz mówię, przyjdzie czas na analizy na osobnej sesji, na osobnych komisjach. Natomiast chciałbym, Państwo też otrzymaliście wykaz dokumentów technicznych na najbliższe lata. Dokumentacje techniczne, które w większości za rok, dwa będą traciły ważność. Myślę, że powinniśmy tak tutaj spiąć wszyscy siły, żebyśmy mogli realizować te projekty, żeby to na te projekty, które w moim przekonaniu są do zrobienia. To nie jest też mit szklanych domów, jak tutaj używamy różnych przenośni. To jest wszystko do zrobienia. Na te projekty, na te inwestycje czekają mieszkańcy miasta Głodna, poszczególnych ulic. Nie tylko trzeba się skupić na tym, co już jest zostało zrobione na tych projektach, natomiast no, potrzeby są o wiele większe. I tutaj, jeśli będziemy znowu zawracać kijem w Wisłę, no to nie zrobimy nic. A jeśli po prostu powiemy sobie, działamy na rzecz, przy okazji analizując swoje błędy, bo każdy tutaj, proszę Państwa, popełnia błędy, trudno, żeby ktoś przewidział, co rząd zrobi, a w oświacie zdrowia, która się kładzie tutaj na naszych ostatnich latach, to niestety niewiedza poszczególnych kolejnych rządów spowodowała to, że radni miasta Głodna tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze od czasów tutaj AWS-u, tak, że były takie diagnozy, próby, później jeden rząd, drugi, trzeci, a my nie wiedzieliśmy. Także skupmy się na przyszłości, skupmy się na współpracy burmistrz-rada, natomiast nie zapominając o błędach, bo z błędów trzeba wyciągnąć wnioski. Tutaj przykład dzisiaj, chociażby, że Państwo monitorowaliście moją pracę jako przewodniczącego, i dzięki temu przeczytaliśmy właściwą uchwałę budżetową. To też jest przykład na to, że jest jakaś współpraca, tak? Bardzo proszę pani Magdalena, bo wyszła na tutaj i pójdzie pan Tomasz. Dziękuję bardzo. Znaczy, my w tym samym chyba temacie, bo chcieliśmy mówić, że mieszkańcy od godziny czekają i proszą o przerwę, to znaczy proszą o wejście, więc my prosimy o zmianę porządku. Proszę Państwa, ja wiem, ale to jesteśmy w punkcie, mieszkańczy, tym bardziej, że dzisiaj nie było porządku obrad konkretna godzina, bo gdyby taka była, to na pewno już byśmy wcześniej zareagowali. Nie było porządku dzisiaj, że są o którejś konkretnej godzinie spotkanie z mieszkańcami. Także porządek sesji jest dostępny i myślę, że po skończeniu tego będzie możliwość złożenia takiego wniosku. Myślę, że po tym punkcie, po głosowaniu nad budżetem. Dlatego bardzo prosił już do
radnych by chciał wypowiedzieć? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Myślę, że projekt został z autografką przeczytany, przedyskutowany. Każdy ma swoje przemyślenia. Przechodzimy do głosowania. Uchwała budżetową. Kto jest za projektem uchwały budżetowej Rady Miasta Głodna na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie świadczy to o tym, że chcemy działać, jak to już wstępnie powiedzieliśmy. Proszę Państwa, faktycznie tutaj po raz pierwszy nie został umieszczony w porządku obrad konkretna godzina, ale ponieważ tutaj radni sygnalizują o tym, że jednak mieszkańcy przyzwyczajeni, że ta godzina 15, tak zostanie się starło chyba, więc myślę, że można podać do Pani Magdaleny jako Pani wniosek formalny o zmianę porządku obrad, czyli teraz byśmy przesunęli punkt związany z zapytaniem wolnowioski mieszkańców miasta, natomiast później zrobimy przerwę, bo myślę, że tam się należy. Także kto jest za tym punktem, za przeniesieniem punktu zapytania wolne wnioski mieszkańców miasta na teraz, jednogłośnie, bardzo dziękuję. Na teraz, zmiana kolejności, dziękuję bardzo i oddaję głos mieszkańcom miasta. Bardzo proszę. Tradycyjnie bardzo bym prosił o przedstawienie się, z jaką sprawą Państwo do nas przybywacie. Bardzo proszę. Witamy mieszkańców. Jeszcze raz bardzo proszę o przedstawienie przez reprezentanta mieszkańców sprawy, jaką przebywacie. Zostanie to odnotowane. Bardzo proszę. Oddaję głos mieszkańcom. Mikrofon, bardzo proszę o obsługę dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dzień dobry, Moszczyński Marcin, może ja zacznę jako pierwszy. Jestem mieszkańcem Głodna, mieszkam na ulicy Dworskiej i tutaj przychodzimy właśnie w tej sprawie ulicy Dworskiej. Chodzi nam o to, że ta ulica nie nadaje się do użytku, w ogóle nie może po niej przejechać i wszelkie próby działane przez miasto, czyli próby równania, nałożenia szlaki lub krysu, no nie przynosi tego w ogóle żadnego skutku, gdyż po pierwszych opadach deszczu, jeżeli ulica jest wyrównana przez spych, po prostu wszystko to się rozmywa i spływa do samego domu. I mam tutaj takie pytanie w tej kwestii, jak ta ulica wygląda, to trzeba się przejść daleko, niedaleko nie jest, 200 metrów i spróbować tam przejść w ogóle zimą, jak jest ogrodzone, jest górka, w dół nie można zejść tą ulicą, ponieważ jest ogrodzona, do tego dochodzi sprawa tych nawierzchni, tych domów. I mam tutaj takie pytanie w imieniu mieszkańców do Rady i do Pana Burmistrza i zastępcy. Czy są w ogóle w planach ujęta, jest ulica w ogóle Dworska, jakie planowane są inwestycje w tym terenie, ponieważ widzimy na terenie naszego miasta inne dzielnice, jakby zazdrosimy im tego, że Zabrzeżnie się rozwija, jest wchodzona w wielu miejscach, była tworzona Kostka Brukowa, to samo dzielnica Cichorajka, a nasza dzielnica jakby jest zaniedbywana od kilku lat. Może tylko przekażę jeszcze następnym mieszkańcom. Bardzo proszę. Jeszcze może dodam tylko, że to jest taka rozwojowa dzielnica, że powstają nowe osiedla. Kasper Skarg mieszka. Rozwojowa dzielnica, dużo domów powstaje nowych, a droga jaka była, taka jest cały czas. Nic się nie zmienia. Chcielibyśmy zapytać, co w tej sprawie Państwo możecie zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie problemu. Rozumiem, że mieszkańcy w tej sprawie. Czy jeszcze są inne sprawy, bo w takim razie odpowiemy wtedy na zabranie głosu. Ja ze swojej strony też, za chwilkę też, ze strony Rady masowa odpowiedzi na tą chwilę. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. To pytanie było do Pana, jak i do Rady. Drodzy Państwo, przed chwilą przegłosowaliśmy budżet miasta. Zawsze musicie pamiętać, że Rada Miejska to jest miejsce, gdzie mieszkaniec ma prawo być cały czas. Nie trzeba się tak za drzwiami. Można przyjść i usiąść, posłuchać to, co jest mówione w
trakcie obrad, bo to jest rada, która Was reprezentuje. Ja jestem również od tego, żebym Was reprezentował. I nie trzeba się wstydzić. Na tym posiedzeniu, które było wcześniej, uchwaliliśmy tenże budżet, w którym są zapewnione tylko podstawowe inwestycje, które są efektem wcześniej zawartych przez miasto umów. Mianowicie kwestie związane z kanalizacją, szczególnie Osiny, dokończenie Zabrzeźnia Zakopane drugą, o których Pan wspominał, kwestie związane z rekultywacją Ziemalic, bo mamy na to pieniądze dodatkowe z Urzędu Marszałkowskiego. I w związku z powyższym, na tą chwilę ten budżet nie przewiduje nic więcej. I tenże budżet, jeżeli będzie jakakolwiek możliwość zmiany go, to przede wszystkim będzie musiał pokryć, być pokryta strona dochodowa tego budżetu. Po prostu, krótko mówiąc, i z polskiego na nasze, mamy wydać 1000 zł, a mamy przy sobie 50. W związku z powyższym, najpierw jak znajdziemy jakiekolwiek pieniądze, to musimy, żeby to wydać to 1000, te 100 zł, musimy znaleźć te 50. Ja tu informowałem Radę o stanie finansów miasta, o tym, że są po prostu tragiczne. I w związku z powyższym, na tą chwilę jest trudno określić, czy i kiedy będzie możliwość zrobienia jakichkolwiek inwestycji. I chcę mówić to jasno Państwu, żeby nie obijać bawełny, że tak, będziemy się starać i będziemy robić. Tak, będziemy się starać i będziemy robić wszystko, żeby było lepiej, ale to jest, no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że budżet jest i stan finansów jest tak tragiczny, że jak nas, jako osoby, które na coś nie stać, to na razie nie, czegoś nie, nie kupujemy, nie robimy. Więc tutaj pewna musi się wyklarować sytuacja na tyle dobrze finansowa, to znaczy co uzyskamy za rotację z zakresu likwidacji szpitala i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli ona będzie wyższa, to będziemy mogli cokolwiek nowego robić, a jeżeli będzie niższa, to być może okaże się, że tak naprawdę to tylko załatamy dziury tego budżetu, który jest. Mówię jasno i wyraźnie, ale też zapraszam zawsze na posiedzenia i komisji, i Rady Miejskiej, byście Państwo na bieżąco tą wiedzę posiadali, bo wszyscy wiemy, ile jest głównie problemów i ile jest ograniczeń, ile jest dziur, ile jest tych dróg, które są nieprzejezdne, ale z drugiej strony no, nie da się zrobić nic więcej, kiedy po prostu nie ma pieniędzy. I na tą chwilę może gorzka prawda, ale taka jest, a jednocześnie zapewnienie z mojej strony, ze strony burmistrza Urbanika, myślę, że tutaj Rada Miejska jakby to wesprze, znaczy to zapewnienie, bo wiem, że wesprze swoimi decyzjami, że będziemy, jeżeli tylko jakiekolwiek możliwości się pojawią, to będziemy się starali jakiś taki plan określić na najbliższy, nie wiem, rok, dwa, trzy lata, co i jak, no bo każdy z nas od tego ma samochód, żeby do domu dojechał i wyjechał, a nie żeby to wyciągali potem traktorem, jak to na tych ulicach, okolicy widać. Także no, to jest z mojej strony tyle. Dziękuję za odpowiedź. Pan Tomasz Wyśniata, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chcę tylko powiedzieć, że byłem wczoraj, no, akurat przejeżdżałem ulicą Dworską i rzeczywiście macie Państwo rację, że no, tam jest stan tragiczny, mimo tego, że miasto się stara, wyrównuje, to jest to działanie na moment, prawda? Przyjdzie deszcz i wraca to do tej złej normy. Natomiast u Państwa jest ta dobra sytuacja, która moim zdaniem pozwala mieć dużą nadzieję, że to jak tylko uwolnią się pieniądze, będzie robione, że tam już jest wszystko w ulicy porobione, że tylko albo aż trzeba położyć nakładkę, a więc nie trzeba będzie w przyszłości tego rozkopywać. Także jak najbardziej jestem tutaj za tym, żeby jak tylko taka możliwość będzie, żeby tą ulicę, tą nakładkę położyć. Dziękuję. Dziękuję za tę odpowiedź. Myślę, że tutaj zarówno przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu, który pan Maciej Lisowski, pan burmistrz i radni tejże dzielnicy, przede wszystkim radni tejże dzielnicy, chociaż tutaj na dzień dzisiejszy mamy radnych z wszystkich dzielnic, no bardzo ważne, że wiedzą o tej sytuacji. Na pewno nie wszyscy tam mieszkają, więc tutaj takie sygnały są jak najbardziej potrzebne i
Ja powiem tak, to tutaj generalnie pewne takie w Komisji Gospodarki Budżetu, co prawda to nie dotyczy bezpośrednio Państwa, ale już były przemyślenia na ostatniej komisji, że jeśli będziemy sprzedawać działki na przyszłości, żeby nie popełniać tych błędów, które właśnie Państwo jesteście ofiarami tych błędów, żeby w miarę było to wszystko uzbrojone i dopiero wtedy sprzedawać, bo po prostu w przeciwnym przypadku no, mamy takie sytuacje, jakie mamy. Oczywiście też będziemy się starać z tym Państwu pomóc, tak? Na razie to zostaje na najbliższe miesiące doraźna pomoc, to jak Pan Burmistrz powiedział, ponieważ budżet miasta tego nie przewiduje, natomiast wnioski bardzo, myślę, że będą spływały do komisji, do rady i nawet ja powiem, że to nie trzeba czekać czasami na budżet nowego roku, żeby tę inwestycję rozpocząć. Wiadomo, że to jest sobie proces, bo tam nie ma projektu, proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy wykaz dokumentów technicznych i tutaj niestety tych projektów drogowych, które są w Urzędzie Miasta, jak wiecie, nie ma. Czyli czekają osoby, które te projekty za rok, dwa, trzy będą się też ulic między innymi, ale nie tylko, zaktualizowały. Natomiast no myślę, że Wasze wystąpienie świadczy o tym, że sprawa jest na tyle poważna, te zdjęcia, które tutaj nam przedstawiliście. Nie, to nie to. Ale też podobne. To też podobne, bo ja też nawiązuję te rejon, bo ja też czasami tam no, rzadko podróżuję. Więc faktycznie oddają to, że... Czy są inne sprawy mieszkańców? Wniosek, bardzo proszę, do biura rady, tutaj do mnie, nie, do mnie można złożyć. Czy są jeszcze inne sprawy mieszkańców? Nie widzę. 10 minut przerwy. Nie, wiem. Otwieram ponownie sesję po przerwie. Bardzo prosił, jakby pytał, żebyśmy, no bo ja zażyć nie przerwę. Ale bardzo proszę, Pani Barbaro. Może bez, może będzie słychać. Dzień dobry Państwu, na przystanie się nie muszę, bo mnie pewnie wszyscy znają, jeżeli to Państwo. Na protokół bardzo prosimy. Proszę? Na protokół, żeby opatować, także bardzo proszę o przedstawienie się. Zwolińska, już Pani Przewodnicząca powiedziała. Dziękuję. Ja chciałam zwrócić do Panu Radnej swojej dzielnicy, Pana Olasia i Terzyńskiego, że jeżeli będą roztopy, chciałam zaprosić Panów, ponieważ już są pieniążki zapłacone z budżetu położenia kostki i żeby zobaczyli, jak jest kostka położona. To znaczy są dwa jeziorka. Zapraszam Panów, jak będą roztopy, żebyście Państwo zobaczyli i może dalej tą sprawę poprowadzimy razem wspólnie, dobrze? I zapraszam, bo ulicy moje. Akurat tak się myślę, że się składa. Proszę Pani, ja że tam jest źle położona kostka. Rozumiem. I trzeba by wykonawcy to zgłosić. Jeszcze póki jest czas, bo jak termin minie, to wiadomo, że już nie będzie o tym mowy. Ponieważ tak już nie będę się streszczać, będę się streszczać. Są pieniążki, już ta jest zapłacona inwestycja. Także chciałabym, żebyście Państwo przyszli, zobaczyli to i dalej zgłosili odpowiednie ręce. Dziękuję. Dzięki sobie pojedziemy, natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję, no to w zasadzie już można powiedzieć, że kilka, może nawet tygodni po jej jakby zakończeniu już można stwierdzić, że w pewnych miejscach ta kostka nieładnie, tak powiem, pływała. Także to już jakby jest rzecz, którą ja sam osobiście zauważyłem długo jeszcze przed wyborami obecnej kadencji Rady Miasta. Także mam tego świadomość, zdaję sobie z tego sprawę. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie wyglądała. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję za czy Pan Burmistrz w tej sprawie chciałby jeszcze coś dodać? Tak, drodzy Państwo, skoro już tak dawno badania było, że tam kostka pływa, to zdecydowanie za późno, to ani i te wnioski, jak i te uwagi wpływają. Każdy może ja chcę powiedzieć taką rzecz, że wszystkie inwestycje, które zostały wykonane w mieście, na których jeszcze jest gwarancja, jakiejkolwiek ulicy, będą ściśle przestrzegane elementy związane z jakością. Taką ulicą, gdzie zbudowano kostkę,
położona pastka na ulicy, zrobić ulica Pasterska. Tam przy jakimkolwiek deszczu, to jest na Zakopanem, tam przy jakimkolwiek deszczu wypełnia się nowy zalew, także jest to ewidentnie tutaj jakaś wada i trzeba to rozwiązać. To jest kwestia taka, rozwiązać problem i ewentualnie, jeżeli coś wynika, bo też nie wiemy, bo przecież nie możemy oskarżać wykonawcy, że coś to było tylko jego efektem, ale jeżeli wykonawca coś tam nie wypatrzył bądź zrobił, będziemy tego pilnowali, bo chodzi o to, żeby wykonawcy wiedzieli, że takie rzeczy powinny być wypatrzone na początku. I żeby nie było poprawiania. A tak jest taka mała uwaga, proponowałbym, żeby ta, że tak powiem, objazdowa komisja to była nie w momencie, kiedy słońce świeci i jest fajnie, tylko właśnie po paru dniach deszczu, jak też nie, to było kiedyś, pojechaliśmy też pamiętam, w 2007 roku na jedną z ulic na Zabrzeźnie i kiedy mówiłem, że tam jest czoło, prawie po kolana wody, to nikt nie wierzył, bo akurat było już kilka dni po deszczu. W związku z tym najlepsza metoda to jest taka, wtedy, kiedy jest ten deszcz na bieżąco. Ale z drugiej strony też widzimy, że tam, gdzie nie ma z kolei deszczówki, no to niektóre są trudności z odprowadzaniem tejże wody, nie mówiąc już o ulicy Kopernika czy jakiś inny. Ale w każdym razie tutaj chcę Wam powiedzieć, że będziemy do tego przykładać duże znaczenie i dużą wagę po to, żeby problemy rozwiązywać i żeby się z tymi wykonawcami na tyle porozumiewać, żeby to można było w miarę szybko i dobrze zrobić. No, to jest taka moja... Dziękuję Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Burmistrzu. W związku z sugestiami. Jeszcze Pan Radny? Tak. Bardzo proszę. Jeszcze gwoli uzupełnienia, ponieważ komisja rewizyjna, której jestem przewodniczącym w jednym z punktów swojego działania, ma również kontrolę wykonania inwestycji miejskich. Czyli już jakby z pracy komisji wynika to, że tą sprawą zajmiemy się. Natomiast uważam też, że poniekąd jest to sprawa związana z radnymi kadencji byłej dzielnicy, którą reprezentuję, ponieważ no, trudno też w tym momencie stwierdzić, że ponosimy tutaj my teraz z kolegą Morasiem jakby konsekwencje, nazwijmy to, może nie do końca pozytywnego zakończenia wykonania tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Burmistrz, bardzo proszę. To ja proponuję panu przewodniczącemu, żeby szybko zebrał komisję rewizyjną, dopóki jeszcze tam, gdzie można, są gwarancje i cokolwiek będzie można zrobić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja o tym mówiłem. Ja przypominam, że zaraz będziemy też mieć sprawy i interpelacje radnych. Ja też mam kilka tematów, myślę, że to będzie właśnie punkt, żeby dyskutować. W związku z sugestiami radnych przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę Państwa, bardzo proszę w takim razie złożyć wniosek formalny o przerwę i przegłosować, ponieważ ja tutaj jest podział tutaj, niektórzy są za, niektórzy przeciw, rozstrzygnie to głosowanie. Bardzo proszę, bo ludzi, którzy sugerują, że skończyć, nie wiem. Wniosek formalny, tak? Tak, wniosek formalny, 10 minut przerwy. W takim razie głosujemy, ponieważ jest tu podział. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 9-10. Kto jest przeciw? 3 od twojej radnej. Kto się wstrzymał? Ten, który się wstrzymał, się wstrzymuje. A kto? Przerwa 10 minut. Dziękuję.